Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkanku ze Słowem. Dzisiaj spotykamy się z 17 rozdziałem Ewangelii według świętego Jana, wersety od 20 do 26. I dzisiaj mamy ze sobą oto taką ikonę, w którą możemy się wpatrzeć. Tutaj mamy Pana Jezusa na samym środku jako winny krzew i apostołów, którzy w Nim trwają. Razem tworzą jedno. Bo o jedności dzisiaj w tym słowie, o jedności dzisiaj w Ewangelii, ale nie tylko. Na samym początku mnie dzisiaj przenika ta myśl, że Pan Jezus dzisiaj się za nas modli. Bo fragment, nad którym dzisiaj się skupiamy, jest o tym, że Pan Jezus trwa w wieczerniku razem z właśnie swoimi uczniami, z apostołami i modli się. Podnosi oczy do góry, do swojego Ojca i modli się, mówi, że nie tylko za tych, ale też za tych, którzy będą słuchali ich słowa. No a przecież my jesteśmy tymi, którzy wsłuchują się w słowa apostołów, wsłuchują się w słowo dzisiejszych biskupów, wsłuchują się w słowo wszystkich tych, którzy głoszą słowo. Więc za nas modli się dzisiaj Pan Jezus, nas poleca swojemu Ojcu. To pierwsza sprawa. A druga? Druga to przede wszystkim też ta jedność, o której Jezus mówi, że On prosi, abyście wszyscy stanowili jedno. Porównuje to oczywiście do swojej jedności z Ojcem, ale też uczy nas takiej jedności, która nie jest jednolitością, bo może mamy czasami taki uproszczony schemat naszego myślenia, żeby wszyscy byli podobni tak do mnie, czy w tym zewnętrznym w jakimś wizerunku, czy też od strony wewnętrznej. A Jezus pokazuje, że dzięki tej różnorodności, która wśród nas jest, nawet jak te różnorodne kolory na przykład na obrazie, na ikonie, dzięki temu, że mamy te różne odcienie, mamy te różne kolory, dzięki temu też mamy piękniejszy obraz, czy to tutaj w obrazie, czy to chociażby pięknie to widać na wiosnę w przyrodzie. Te różne nawet odcienie zielonego koloru, czy właśnie kontrasty, które się gdzieś pojawiają, to wszystko tworzy jeszcze piękniejszy wizerunek pod warunkiem, że potrafimy zachować z sobą właśnie gdzieś tą jedność wypływającą z miłości. Do tego Pan Bóg przede wszystkim nas zachęca, żebyśmy potrafili kochać się nie tyle ze względu, że ktoś jest podobny do mnie, ale pomimo też jego inności, jego różnorodności. I to jest piękna sprawa, do czego nas Pan Bóg zachęca. Pan Jezus mówi o tym, że w Nim trwa Ojciec, a On trwa w nas. Więc to jest bardzo taka też piękna i pociągająca myśl, że Bóg trwa w nas i właściwie jeżeli będziemy tak tworzyć jedno, to zawsze będziemy odczytywać w swoim życiu to, że On nas kocha, to, że On nas umiłował, tak jak umiłował swojego Syna, który oddał za nas życie. To wszystko się łączy w piękną całość, która znowu skupia się na miłości, na tym, żebyśmy szukali w Ewangelii miłość. Bo tego Jezus pragnie, mówi na koniec, w ostatnim zdaniu, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Pan Bóg przede wszystkim chce, żeby w nas była prawdziwa, czysta, Boża miłość. Z Bogiem! Z Bogiem!